Umiewać, jak widać. Jesteście cali? Jesteście cali nawet, jak skutery są gdzieś tam daleko zaparkowani. Dokładnie tak. Telewizja Benz, dziękuję bardzo. Dzięki. Witam w telewizji Benz. Jesteśmy dzisiaj na Dniach Hiszpańskich w Rozwadowie. Będziemy pytać ludzi, o co tutaj chodzi. Dużo jest ludzi, bo jest ogólnie przedstawienia takie hiszpańskie. A co jest najlepszego w Hiszpanii? Nie byłam jeszcze w Hiszpanii, także nie wiem, jak tam jest. A jak pani mówi Hiszpania, to pani myśli? O wakacjach. O czasach, jak będzie w Hiszpanii. Muzyka hiszpańska jest na przykład. Są tańce hiszpańskie, są wachlarze hiszpańskie. Walka z bykami. Także jest dużo takich atrakcji. Widzę, że ma pani tutaj hiszpańskiego kwiata. Może pani pokazać do kamery. Bardzo piękny kwiat. I co tam jeszcze? Tyle. Donde está la biblioteca? Donde está la biblioteca? Nie znam hiszpańskiego, miałem włoski. Dobra, a co sądzisz o autonomii Rozwadowa? No jest dobra, no bo skoro dużo ludzi przychodzi, no to... Jak jest autonomia? Czym jest autonomia? A, dobra. A co łączy padla z Hiszpanią? No w tej chwili to już taki trochę sport narodowy w Hiszpanii się zrobił. Jest więcej zrzeszonych padlistów jak tenisistów w Hiszpanii. W tej chwili. Rozumiem, czyli padel przejął szpadel. Padel przejął szpadel. Można tak powiedzieć, dokładnie. Dzięki. 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 No co mam jeszcze powiedzieć? Dzięki. A to co to? To jest dyktafon. No dobra. Dobra, raz, dwa, Bóg, raz, dwa. Poszło, dzięki. Byku. Subskrybujcie telewizję Benz. Niech pan nie pali, bo pan nie urośnie. Ja mam to już za sobą. Po prostu jest za gorąco, no ale przetrwamy. Ostatnio mój syn był z dziećmi właśnie w Hiszpanii. To fajnie, ale ja byłem w Portugalii. W Portugalii nie, no nie słyszę, mało słyszalna jest Portugalia, jeżeli chodzi o nas, tak. To znaczy, w Portugalii był mój jeden wnuczek, no bo on się załapał do ligi takiej ogólnopolskiej i właśnie był na takim obozie w Portugalii i w Anglii. To dobrze, ale moja siostra była w Szwecji. Czyli jesteśmy otwarci na zwiedzanie świata. Ferber. A ja myślałem, że to Gerber. Co? Idziemy się zapytać, co tutaj dostaniemy za darmo. Mam nadzieję, że dużo rzeczy dostaniemy za darmo. Dzień dobry, to jest za darmo? Za darmo. Chyba. Za darmo? Chyba. Aha. Za darmo? 10 zł. 10 zł? Ciebie tylko. To kurde, no to ja. To jest wydało 10 zł. To jest seksizm. No, to pyta to 10 zł. Ja. Yeah. Całe życie pod górkę. Danie. Całe życie pod górkę. Dobra, daj Bóg. A co to jest? Cinka, noga. Gdzie świnie. Bardzo dobre. Kurwa, zajebiste. Co zrobiłeś? Daj pojory. No, zajebiste. Kto według państwa jest największym Polakiem i dlaczego jest to Donald Tusk? Największym oszustem. Czemu? Dlatego, że ludzi stale w konia robił i robi. I dalej będzie robił. On to nie jest Polak. To jest Niemiec. Do zobaczenia. Adios. Adios. I pamiętajcie, nigdy za dużo gazu.
Do zobaczenia. Tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą relację telewizji Benz. Trzymajcie się, dbajcie o swoje cojones. Do następnego.